Poproszę o zabranie głosu pana dyrektora Witolda Wrzosińskiego i przybliżenie konserwacji i ochrony cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie. Dzień dobry. Nie mam fotografii ani slajdów, ale postaram się mówić barwnie, obrazowo i angażująco. Nazywam się Witold Wrzosiński, jestem dyrektorem cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie, ale też od 16 lat się zajmuję cmentarzami żydowskimi w całym kraju, więc mimo, że się skupię za chwilę na samej Okopowej i na projektach konserwatorskich, które tam mają miejsce, to chciałbym parę słów kontekstu najpierw powiedzieć, bo nie dla wszystkich on jest znany, a jest istotny w tych kwestiach. Przez kontekst mam na myśli to, że w prawie żydowskim, w tradycji, w religii żydowskiej cmentarz ma specyficzną funkcję. Poza miejscem chowania zmarłych jest też wyznacznikiem tego, że powstała społeczność żydowska. To znaczy pierwsza rzecz, którą musi wykonać społeczność, żeby rzeczywiście zaistnieć jako oddzielna żydowska społeczność, to jest zakup ziemi na cmentarz oraz pod synagogę. I ta ziemia zakupiona właśnie w celu chowania tam ludzi jest zakupiona na wieczność. Niezależnie od tego, co się będzie działo dalej, idea jest taka, że gmina kupuje tę ziemię na zawsze, to znaczy do przyjścia Mesjasza, i ci ludzie, którzy tam będą pochowani, będą bezpiecznie tam oczekiwali do nadejścia Mesjasza i nikim nie będzie przeszkadzał. To, co dzieje się na powierzchni cmentarza, ma wagę drugorzędną. Pierwszoplanowe jest to, co się dzieje pod powierzchnią. Ci ludzie mają mieć zagwarantowany spokój. Dlatego jest tak istotne, żeby gmina ten teren kupiła. I w rozumieniu żydowskim wszystkie te cmentarze, które dzisiaj często te tereny należą do bardzo różnych podmiotów, prywatnych, czy państwowych, czy lokalnych. Dzieją się na nich różne rzeczy, stoją na nich sklepy. Niektóre cmentarze z kolei są dobrze zachowane, albo są zaznaczone jako mniejszy teren niż był oryginalnie postawiony z lapidarium. Sytuacje są bardzo różne, natomiast z punktu widzenia żydowskiego to wszystko jest to samo. To znaczy za każdym razem mówimy o terenie, który został na wieczność zakupiony przez społeczność po to, żeby szczątki ludzi oczekiwały nadejścia Mesjasza pod ziemią. I to jest kluczowe. To obowiązuje na terenie wszystkich cmentarzy żydowskich wszędzie i też obowiązuje nas przy Okopowej. Nasz cmentarz jest nietypowy pod tym względem, że jest po pierwsze jest bezpieczny, jest ogrodzony całym murem, jest często odwiedzany, nie jest zapomniany, opuszczony czy zupełnie zaniedbany. Poza tym jest wyjątkowy też przez to, że no choćby ma dyrektora, który tam przebywa, ma bilety wstępu, jest duży ruch turystyczny i też odbywają się właśnie konserwatorskie działania już od dawna, tylko że jeszcze w latach 80. czy 90. dużo z nich było przeprowadzanych właściwie bez pozwolenia. Nad czym dzisiaj ubolewamy i co próbujemy naprawić. Obecnie wszystkie projekty oczywiście są przeprowadzane z pełną dokumentacją, z pozwoleniami, z wszystkim przez ludzi do tego jak najbardziej wykształconych i certyfikowanych. Mamy dwa główne nurty konserwacji. Jeden to jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która korzysta z pieniędzy państwowych i która co roku, jak do tej pory, odnawiała kilkanaście do kilkudziesięciu nagrobków istotnych z punktu widzenia historycznego czy artystycznego, ale odnawiamy też nagrobki proste, niekiedy proste, niekiedy nawet można powiedzieć, że dużo mniej interesujące z punktu widzenia artystycznego, ale po prostu zgłaszają się do nas rodziny tych ludzi i wtedy przeprowadzamy pełną konserwację zgodną z wszystkimi zasadami, robimy dość huczne, jak na cmentarz, odsłonięcie potem takiej odnowionej macewy z udziałem rabina, dlatego że w naszym przypadku takie sytuacje są rzadkie i cenne, kiedy to połączenie zerwane przez wojnę zostaje nawiązane na nowo. Natomiast specyfika takich prac na cmentarzu żydowskim jest
pod paroma ważnymi względami inna niż na większości innych cmentarzy. Właśnie ze względu na te obostrzenia polegające na tym, że nie wolno naruszać spokoju szczątków. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza na przykład tyle, że z trudem można uzyskać od komisji rabinicznej, czy od gminy żydowskiej, od jakiegokolwiek organu nadzoru, który reprezentuje żydowskie środowiska, zgodę na to, żeby kopać na cmentarzu. Co oczywiście oznacza duże utrudnienia przy większości projektów konserwatorskich. Jeżeli możliwy jest nadzór przedstawiciela komisji rabinicznej, to ewentualnie pojawia się zgoda na tak zwany jeden sztych, czyli prawie 20 cm, jedno wbicie łopaty i na taką głębokość, ale też w różnych przypadkach, za każdym razem jest indywidualnie oceniane, dlatego że ryzyko jest zbyt duże. Bo jeżeli naruszymy spokój konkretnych szczątków, możemy wpłynąć w sposób dla nas niezrozumiały na życie wieczne tej osoby i to jest bardzo duże przestępstwo. Nie wiemy, jak wpływamy, staramy się po prostu w ogóle nie wpływać. Natomiast na Okopowej, w związku z tym, że jest to właśnie specyficzny cmentarz na dla wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce, gdzie komisja rabiniczna może być cały czas, gdzie nadzór jest dużo większy. Właściwie wystąpiło wydarzenie bezprecedensowe, czyli wpuszczono archeologów. Wynikało to z paru czynników, w zasadzie dobrze się splotło parę kwestii takich też jak pandemia, bo ci biedni studenci archeologii, którzy nie mogli zaliczyć swoich zajęć w Omanie czy Egipcie, zostali wysłani na nasz zarośnięty cmentarz, ale to znaczy mnie to nie zdziwiło, ale ku zdziwieniu wielu osób większość z nich potem, jak już nie musiała na tym cmentarzu dalej działać, to i tak została i do dzisiaj prowadzą różne projekty, bo jest to miejsce fascynujące. I nawet w tym właśnie jednym sztychu ziemi można znaleźć bardzo interesujące rzeczy związane i z czasami II wojny i dużo wcześniejszymi. Do tego stopnia, że planujemy wystawę składającą się z tych znalezisk. Natomiast oni odsłaniali tylko 20 cm ziemi. Pod nadzorem przedstawiciela komisji rabinicznej, jeżeli tylko pojawiała się kość, prace były wstrzymywane i sprawdzany był georadarem, sprawdzana była sytuacja w miarę możliwości, bo często w wielu miejscach ziemia jest poruszona tyle razy, że georadar nic nie powie. W każdym razie upewniano się, że to nie jest na przykład pochówek, który korzenie drzewa całe wypchnęły do góry, co oznacza, że przy jakiejkolwiek pracy będą wychodziły cały czas kolejne kości. Co się zdarza na tym cmentarzu? On w 1946 nie miał ani jednego drzewa, teraz to jest dziki las, więc te korzenie tam bardzo, bardzo wpłynęły na sytuację. Więc jednym aspektem jest właśnie to bardzo utrudnione kopanie. W poszczególnych przypadkach dochodzi do głębszego kopania, na przykład jeżeli udaje się ustalić wspólnie, że podmurówka z cegieł pod duży, ciężki nagrobek, bardzo zdobny, jest na poziomie, dajmy na to, pół metra pod ziemią, czyli mamy pewność, że pochówek jest jeszcze niżej, a nie da się przeprowadzić renowacji bez wykopania pół metra ziemi i wydobycia tych ciężkich, to komisja się zgadza. My też się zgadzamy. Po prostu ktoś przy tym jest, żeby nadzorować, dla zasady. Więc jest tu pewna elastyczność, ale jednak ta zasada nienaruszania spokoju ludzi pod ziemią jest priorytetowa, dlatego też tak wielkim problemem jest to, co się dzieje na wielu innych cmentarzach żydowskich często. U nas nie, no bo my jesteśmy, ale jesteśmy świadomi tego. Największym problemem ostatnio było Jasło, właściwie wciąż jest, gdzie lokalne władze nie są w stanie jakkolwiek wyjść naprzeciw oczekiwaniom strony żydowskiej i po prostu przekopali się równo przez stary cmentarz, rzucając kości na bok, żeby poprowadzić drogę. Co w przypadku wielu innych cmentarzy miało miejsce przez lata wiele razy, ale nie zawsze jest to tak bolesne z punktu widzenia religijnego czy z punktu widzenia tradycji. Dla nas to jest rzeczywiście duża sprawa, bo ci ludzie w tym momencie prawdopodobnie stracili szansę na życie wieczne, więc jest to problem nie do rozwiązania. Ale to jest jedna kwestia. Drugą kwestią, też nieoczywistą, są same inskrypcje. Bardzo często teraz się przyjmuje taką wykładnię przy renowacji, że nie odtwarzamy, tylko konserwujemy stan obecny.
co w przypadku inskrypcji często oznacza, że jeżeli są częściowo widoczne, ale możemy się domyślić, jakiej litery brakuje, mamy pewność całkowitą, której litery brakuje, to według częstej wykładni dzisiaj zostawiamy tak, jak jest. Natomiast z punktu widzenia cmentarza, który jednak służy do tego, żeby rodziny odwiedzając nagrobki swoich przodków były w stanie je znaleźć i miał poczucie, że te nagrobki są zadbane, inskrypcje pełne pełnią inną rolę niż w przypadku wielu innych zabytków. To jest jednak, one mają funkcję informacyjną oraz te rodziny czują też, że to do nich należy. W tradycji żydowskiej cały cmentarz należy do zmarłych, do nikogo innego. Każdy pochówek, każde miejsce grobowe razem z macewą należy do tego, kto tam leży. Co w ten sposób możemy przejść, zaznaczyć trzeci problem. Zasadniczo nie pozwalamy na wywożenie czegokolwiek z cmentarza do konserwacji. To nie jest twardy zakaz. To jest po prostu za każdym razem negocjowanie indywidualne. Musimy mieć pełne zaufanie, dlatego że to są rzeczy, które należą do zmarłych, czyli to jest kradzież. Jeżeli coś nie wróci, ten człowiek został okradziony. Mówię cały czas o punkcie widzenia właśnie takim tradycyjnym, religijnym. I dlatego mamy na terenie cmentarza takie, można powiedzieć, atelier terenowe albo zaplecze techniczne, gdzie większość konserwacji się odbywa. Tam dość dużo jest składowane różnych elementów, one są opracowywane. Wolimy, żeby to było na terenie cmentarza, na miejscu, gdzie nie było pochówków, niż żeby to wyjeżdżało. Zwłaszcza, że były takie przypadki w latach 80., że wyjechały elementy żeliwne, po czym właściciel warsztatu się rozmyślił, postanowił robić w życiu co innego. Te elementy nigdy nie wróciły. Mamy takie precedensy. Jest to niefortunne i staramy się tego unikać. Natomiast wracając do inskrypcji. Często mamy taką sytuację, że mieliśmy, bo na szczęście teraz już działa zupełnie inaczej, że konserwatorzy, widząc na nagrobku litery łacińskim alfabetem, przy tych, które były trochę mniej widoczne, domyślali się, jakie są, albo widzieli je po prostu, więc odtwarzali to wszystko bardzo ładnie. Natomiast co do hebrajskich, w związku z tym, że nie znali języka, nie znali tych liter, widzieli, że niektórych brakuje, że są zatarte, więc ich nie odtwarzali, bo nie widać. I tutaj jednak uznaliśmy, że wypada nam zainterweniować, to znaczy wyjaśnić, że my tak samo jak dajmy na to nazwisku Ciechanowska, jak brakuje literki K przedostatniej, każdy konserwator się domyśli, jakiej literki brakuje i z jednej kreski będzie w stanie. Tak samo my, jak widzimy hebrajską inskrypcję, gdzie brakuje literek czy fragmentów liter, też wiemy, co tam jest i wiemy, jaki to ma kształt. Więc jeżeli już uzupełniamy informacje, to we wszystkich alfabetach. Więc to jest też pewna specyfika tego cmentarza, do której konserwatorzy się musieli przyzwyczaić, że dla wielu odwiedzających te inskrypcje hebrajskim alfabetem są w zasadzie jedynymi istotnymi. Wiele osób, które nas odwiedza, rodzin czy nawet zwykłych turystów, w ogóle nie patrzy na inskrypcje łacińskim alfabetem. W ogóle dla nich jest nieistotny kontekst europejski czy polski. Nigdy nie był i wciąż nie jest. Więc dla nich dużo większe znaczenie ma inskrypcja hebrajskim alfabetem, tak żeby była czytelna, żeby tam nie było błędów, dlatego że łatwo konserwując, nie znając alfabetu, uznać pęknięcie za fragment litery. Człowiek, który się posługuje całe życie tylko tym alfabetem, kiedy to widzi, to się łapie za głowę, że może po prostu ignoranci zajmują się zabytkiem ważnym żydowskim, mimo że z naszego punktu widzenia tak to nie wygląda. Dlatego tu też trzeba było wprowadzić pewną modyfikację. I to są chyba trzy główne ograniczenia, jeśli chodzi o konserwację na terenie cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej. W przypadku innych cmentarzy w Polsce te ograniczenia są jeszcze inne i kwestie się pojawiają jeszcze inne niż u nas. Wiele z tych kwestii jest precedensowych, to znaczy moja praca jako dyrektora na Okopowej zawiera w sobie bardzo dużo precedensów z bardzo wielu dziedzin, dlatego że nie było jeszcze czegoś takiego, jak to, co spowodowała zagłada i potem komunizm. I z punktu widzenia żydowskiej tradycji, i z punktu widzenia konserwacji, to jest wszystko, bardzo wiele rzeczy wymaga nieustannego zastanawiania się i podejmowania decyzji,
tak naprawdę bez możliwości skorzystania z wcześniej podjętych decyzji, bo nie było ich, bo nie było takich sytuacji. Tak naprawdę to jest, na tym się chciałem skupić, na tych trzech głównych zagadnieniach. Nie wiem, czy mamy na pytania przestrzeń, czy... To w takim razie ja jestem... To jest... Dyskusja jest po. Ale a, po. Jeżeli... To było najważniejsze, co miałem do powiedzenia, więc myślę, że możemy, mogę oddać mikrofon następnej osobie i po prostu być gotów na pytania w dyskusji. Mhm. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.